No ej, policjant. Ej, wydupiaj. Lamuchu. Siema łobuzy, witam was Spidek z Lamgames TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bully. Kurde, wiecie co, ja nie pamiętam w ogóle na czym ostatnio skończyliśmy. Wiem, że chyba póki co powinienem wydupiać, tak, zdecydowanie powinienem wydupiać, bo jest już godzina późna i z tego co widzę, to tutaj mnie belfrowie chcą ścigać. Nie, nie chcą mnie ścigać. Chcą mnie ścigać? Coś mam tutaj... Co on w ogóle odpierdziela? Coś ja mam, lekcję jakąś do wykonania na górze. Oczywiście ściągawka z lekcji angielskiego jest cały czas przygotowana na telefonie, gdyby się trafiła fotografii klas. Ja nie miałem takiego czegoś jeszcze. Fotografii część pierwsza. Dobrze. I'm Miss Phillips. I'll be handing out your cameras and first assignment in a moment. Także na czym tu będzie polegała ta lekcja, to ja nie mam zielonego pojęcia. Take pictures of the banners located around the school ground. No dobra. Myślę, że z tym nie będzie problemu. Tak właśnie myślałem, że tutaj będzie się wybierało. Dobra, kamera, aha. Tym celujemy. I foto strzelamy tym. Good photo, no i elegancko. Propsik dostałem. Także idę sobie szukać kolejnej. Fajna lekcja, widzę, że tutaj czasóweczka w ogóle jest grana, także nie ma lekko na Łazarskim. Dobra, następny będzie za mną jest. Dobra, to i tak dopiero jak przymierzę. Dobra, bo się źle odwróciłem. Okej, okay, yep, poszło, good photo. A no tak, jak to na lekcję przystało, wszystko jest tutaj sponinowacone z czasem. Także musimy działać w miarę szybko i konkretnie, żeby pykło wszystko. I zobaczymy, co wyjdzie z tego. Nie, myślę, że nawet z tym czasem, który mamy tutaj, uda się. Ej, dobra, ja jestem ślepy czy coś, ale ja tu nie widzę nic. Autentyk. A, wyżej, dobra. Teraz już jestem mądry. Bad photo? Dlaczego bad? Coś, kurde, bierze i się do mnie sapie. To jak ja on tak to zrobi? Good photo. No przecież byłem przesunięty raptem ile? 2 centymetry? Dobra, 20. Nie rozumiem, o co był tutaj spinać, ale dobra, szanuję to, że tak się dzieje, jak się dzieje. W ogóle, kurde, nie rozumiem, dlaczego ta gra, mimo iż tyle lat ma, jest tak do dupy optymalizacja tej gry jest taka do dupy, o. Te dropy klatek po prostu są słabe, że gra, która ma tyle lat, dalej chodzi tak jak sobie chodzi. I nie ma ogólnie tutaj płynności, już nie każdy, no i no dobra, gościu, nie biegnij za mną, wydupiaj. Już nie mówię, że wymagam od niej płynnych 60 klatek, ale kurde, chociaż czasem trochę więcej niż 25 bądź 30 by się przydało. Nie chcę się z wami bić, ja chcę zrobić zdjęcie, bad photo. Nie wiem dlaczego się tak do mnie tutaj spinają. A, bo jeszcze mogę to zoomować, dobra, nie pomyślałem o tym. No i już mam wszystkie. I powrót do klasy, dobra, no to tak akurat jest najłatwiejsze zadanie z tych wszystkich. Chociaż to robienie zdjęć generalnie rzecz biorąc, Jezus, ile mnie ich goni. Ej, wydupieć, zaraz skate odpalę i sobie pojadę od was, lamuchy. No dobra, potrafię trochę nie za bardzo, dużo strasznie uczniaków krąży. Ale mi to nie robi problemu, ja muszę zdążyć do klasy i zrobię to, choćby nie wiem co. Dobra. Zdupa, a wklej. Mam nadzieję, że mnie nie będą ścigać dalej. Dobra, na luzaku. Teraz tylko na górę, oddać zadanie. I po temacie, co? Dobra. Wklejam się. Ha! Oj, achievement od razu wjechał. Boy Genius. Bardzo fajnie. Nie powiem, że nie. Dobra, czyli teraz jest ogólnie dzień, czyli będzie można zrobić jakiegoś misiora. Dobra, no jakoś mnie tam generalnie robienie zdjęć nie kręci, także nie skorzystam z tej opcji.
Więcej lekcji już dzisiaj nie będzie. No dobra, to jak więcej lekcji dzisiaj nie będzie, to z czystym sumieniem, no po szkole to ty nie jeździ może, z czystym sumieniem mogę wydupić i iść szukać jakichś questów dalej. Bo generalnie nie wiem, na mieście nam na pewno coś zostało. To jest quest hajsowy, bonusowy. Zaraz zobaczymy, co ja tutaj mogę. Mapę poproszę, nie tym guzikiem. Tu generalnie są różne zajaweczki. No generalnie nam każą iść, jakby nie patrzeć, tutaj za tym hajsem się ugania się, to chyba trzeba by było to wykonać. No bo zawsze lepiej mieć więcej beclu, niż nie mieć beclu wcale. Także takie jest moje zdanie w tym temacie, dlatego możemy iść zrobić jakieś te misje bonusowo-hajsowe. No a, Jimmy. Proszę cię, odepnij się. U B jeszcze możemy jakąś misję mieć? Kurde, o to chodzi, że widzicie, niby ten bully to jest takie GTO-owe, ale jest mimo wszystko trochę inaczej w tym całym zamieszaniu. W tym całym zamieszaniu trochę inaczej się to... Gwiazdka. To może jednak zrezygnujmy z tego, pójdźmy tu? Carnival date, you need some flowers. Aha, żeby iść na randkę, muszę iść i kupić kwiaty. Ten sklep z kwiatami, to się czyta kwiaciarnia. Gdzieś generalnie mi tam niedaleko myknął. Tu jest Ciucholand. Ten niezbyt nas interesuje. Dobra, jak już jesteśmy tutaj przy hajsie. No i nie chcę robić, kurde, dodatkowych misji jeszcze. Dobra, jednak muszę zrzucić to na mapę i zobaczyć, gdzie jest ten Ciucholand cały. Ja jestem ewidentnie tu. Aha, a mamy się znaleźć tam. Czyli dobrze, tą drogą mam cisnąć. Jeżeli nie popierdziliłem mapy, no to za winklem tutaj powinna być ta... Kurka wodna, skurkowanie jest dobry ze mnie. Tu jest to kwiaciarnia, nie, tu jest zajście kwiatowe. Otwórz. Wkleimy się, obczajmy temat. Bukieta medaj. Więcej tych bukietów kupimy, jeszcze kole sobie weźmiemy. Jajory niepotrzebne i to też się przyda. Także wszystko jak leci. Bo nigdy nie wiadomo, co się może przydać. Hajsu troszkę już mamy, to możemy szaleć, tak? Dobra, generalnie tak. Tą misję chcemy właśnie teraz zrobić. Bo możemy ją teraz zrobić. Dobra, zapierdzielam trochę naokoło. Generalnie bardzo fajnie się tutaj skejtuje na tej desce. Bonusowych nie chcę. Dobra, złaź. O, mogę. So, this is how you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you liked flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. 3 minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise, there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has 4 thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great! You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Brak napisów nie jest naprawdę dobre. Meet up with Pinky and Billy. Aha, dobra, czyli będę musiał zapierdzielać jak wózki na 4-raili. Czyli krótko mówiąc, szybko. Gdzie to jest? Dobra. Jak będę tędy cisnął, to generalnie dojadę. Tutaj trochę wolno się jeździ na tej desce. Ale jest to do zrealizowania. Mam czas do pierwszej.
Czyli czasu mamy generalnie od groma. Aha, dobra, to jest ta zabawa karnawałowa cała. Okej, złaś. Z buta wjeżdża. To jest gość. Hey, wait up. Win ticket by playing the Carnival Games. O luju. Naprawdę mam wygrywać bilety i tracić hajs na nią. A iść pan w cholerę, no ale nic, trzeba to trzeba. Aha. I to jeszcze trzeba... dobrze wymierzyć. Dobra, bo ja mam... aj, już wszystko jest jasne, ja mam tylko w tych z rękawicą strzela... aj, idź pan w cholerę. Kto to wymy... jeszcze raz. 10 biletów, jejku. Już ta misja będzie trwała 3 lata. To nie w te... to... jeszcze raz, powoli. Hit tych 3 razy, dobra. No. A, dobra, bo to są jeszcze inni. Nie ty. Ty. Dobra. Dobra, już jest wszystko jasne. Poszedł. Dobra. Jest! A, razy 3, dobra, czyli myślałem, że mi będą dawali pojedynczo te bilety i będę musiał aż 10 gier rozkminić. Ale z tego co widzę, to tutaj mi dali 3 i to jest bardzo dobre. Dobra, to samica jeszcze jest, chodźmy tam dalej, mordo. Suweniry. To nie, 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 chodź, 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 biegnij, biegnij, biegnij. Mało lata. High Striker, dobra. Rozumiem, że tutaj mam po prostu przyfanzolić. Za mało. Ponad 100, jakby się walnęło, to by znowu wjechały 3 biletony. Znowu gdzieś popełniam głupi błąd. To ja nie wiem, czy... dobra, teraz będę tapował kurde na hama, ile się tylko da. Czyli trzeba było tapować na hama, ile tylko się da. Dobra, są kolejne 3 biletony. Tu mamy co? Splash, 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 splash. Jak mamy tu splash, splasha, to myślę, że będzie bez problemu, o ile ogarnę zasady na samym początku. Dobra. Weszło. No generalnie to było najprostsze z tych wszystkich konkurencji. Dobra, brakuje mi jeszcze jednego biletu, to sobie pójdziemy na strzelnicę. Wiecie, żeby tak różne konkurencje, no tutaj już dwa aż dolany trzeba zapłacić, ale wiecie, żeby różne konkurencje pokazać, żeby było rozmaicenie. Shoot to, to, to i uważaj na to, dobra.
Aha, ta ja i moja szybkość. Nie, ty nie. Dobra, ty nie. A za gwiazdkę jest aż plus 50. Generalnie to musimy tylko stówę tutaj strzelić, bo ona zależy nam na jednym bilecie i na niczym więcej. Jezu, jak ja kulawy jestem w tym strzelaniu całym. No i co? A, trafiłem, okej, weszło. Już myślałem, że nie. 85, kurde, czas się kończy. A ja lamię tutaj strasznie, nie? Babeczek, nie? Dupeczek, nie? Dobra, 5 nam potrzebne. Cokolwiek. Nie zdążę. Dobra, idziemy jeszcze raz do młotka, bo młotek jednak był najbardziej na propsie, bo wystarczyło tylko tapować, a i wychodziło. Bo tu się zaraz ten czas skończy cały bez kitu. Na młotkowni było najlepiej. Na młotkowni było najlepiej. It's all in the wrists. Kolejny achievement wleciał. Także jaram się, bo chyba wszystkie po prostu konkurencje, żebym przetestował. O, to bez kitu, to jest najłatwiejsza opcja ze wszystkich możliwych. Aha, i mam teraz kupić misiaka za 10 bilecików. Dobra. A, w tym, w suwenirsach, już wszystko się wyklarowało teraz. Kurde, jak ja ogarnięty jestem czasem. Czasem mi się zdarzy coś zrobić kreatywnego, coś dobrego. Dobra, zacznij kupować, oczywiście. Tak. Mamy dać go tej dupeczce. Także spoko, damy radę. Pinky i jego kumpel mózg. Pinky dostanie... No i pykło. Jakby je patrzeć generalnie, wszystko pykło. Dobra, trzeba wydupiać stąd. No, sytuacja robi się naprawdę gorąca. W sensie, że będzie trzeba zaraz iść na lekcję. Także gdzie jest najbliższa kwadratura miejskiej infrastruktury? Mapa jest tym. Cały czas mi się myli. Dobra, ja jestem generalnie tu. Aha. Aha. Najlepiej to by było wrócić w ogóle na szkolne rewiry. Ale z tym może wyjść różnie. Zobaczymy, co wyjdzie, tak? Bo generalnie widać, że teraz w szkole mam więcej zadań do obrobienia niż tutaj na mieście. To też generalnie jest dobre. Tych dodatkowych tutaj, co mi wyskakują, to jakoś nie mam zamiaru w tym momencie robić. Ale wrócimy do szkoły, ja bym poszedł jeszcze na kolejne lekcje. Zobaczył, co tam jeszcze mi się uda wykrzesać. Dobra, mam nadzieję, że jadę dobrze. Z moją znajomością mapy wychodzi różnie, ale tym razem idzie mi to całkiem sensownie. Ciemno to jak w dupie, dlatego bym wziął, pojechał do szkoły. I generalnie to by było najlepsze rozwiązanie. Ja chyba zbłądziłem i wjechałem je w tą uliczkę. Dobra, ale jak jest ciemno, to chociaż gra o wiele płynniej chodzi. Bo jak już się zaczyna robić jasno, to gra już zaczyna chodzić jak sobie tylko życzy. Także dobra, tutaj będzie trzeba uciekać przed nauczycielem, bo może mnie równie dobrze jego mość ścigać. Widzę, że jednak mu się niekoniecznie chce. Co to jest za pomnienie? Tutaj nie idziemy. Bo to jest budynek szkolny, a my chcemy iść do budynku mieszkalnego. Budynek mieszkalny znajduje się oczywiście tu, gdzie zawsze, czyli tutaj. Boys dorm. I tam chyba jakiś questior też będzie, ale mówię, najpierw idziemy w Kimę, a potem dopiero ruszamy z questami, bo jednak trzeba na spokojnie się wyspać.
ewentualnie zapisać grę, chociaż nie ma sensu teraz jej zapisywać, także niech się Jimmy nam na luzaku wyśpi, walniemy sobie jakiegoś questa i może jeszcze zdążymy pójść do szkoły. Mam nadzieję, że w końcu się trafi ta lekcja angielskiego. Raise the veil, vale, veil, 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 jakoś takoś. Hey Pete, where is everybody? Oh Jimmy, it's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you. And got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment, I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake, and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Skumałem, że jakiś wyścig rowerowy. Nie wiem, czy dobrze skumałem. Zaraz zweryfikujemy fakty. Get a bike. No to chyba dobrze. Skminiłem, dobra. Pompuj. Pompuj, oczywiście ci mnie będą już tutaj ścigać. Dobra, zgubiłem jego mościa ziomeczka. Zgubiłem jego mościa ziomeczka. Każą mi od razu jechać na punkt miejscowy. O, gumkę znalazłem. Czystym przypadkiem, w ogóle nie liczyłem na to, że coś ogarnę takiego. O luj, ale żem zbłądził w tym momencie. Znowu coś żem znalazł. Tak krążę w sumie przypadkowo po tych różnych rejonach i mi pyka. Także dobrze, może się uda zgarnąć więcej tych gumek, recepturek, to będzie propsik. Pewnie za wszystkie jest achievement. Dobra, poczekajcie, zrzut na mapę. Dobra, git. Jadę. Gdzie ten Peter się podział? Nie mam pojęcia. Ale dobra, zaraz dojedziemy, bo to miało być na plaży. A plaża jest nieopodal. Wydupia, jadę. Dobra. Tu rozumiem, że tu jest gdzieś ten rejsca. Może być ciężko, bo ja jeździec po tutaj, no... Poziom wysoki nie jest, tak? Ale próbować będziemy. Czasy mam całkiem niezłe póki co. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wyruszać na powierzchnię, tylko wszystko się będzie działo w wodnym terenie, tak jak teraz jedziemy. Dobra, wszedł checkpoint, to jest najgorsze, żeby nie olać żadnego checkpointa. Generalnie całkiem przyjemne, jakieś urozmaicenie, tak? A nie w kółko bieganie po tej szkole i robienie głupot. Także tutaj jak jakiś wyścig, to oczywiście bardzo na propsie. No, sekunda 27, to już raczej nie mają szans. Fajna w ogóle trasa. Że mamy bardzo duże szanse na powodzenie, bo coraz bardziej ich odsadzam. Jedno kółko tylko. Ale no, kwestik niczego sobie. Generalnie nie wydaje się, żeby wnosił do fabuły coś interesującego, ale właśnie przez to urozmaicenie, no podoba mi się. Dobra, wjechaliśmy na ulicę, może być niebezpiecznie, już mnie trochę chłopaki doganiają tutaj. No tak, jeszcze trafiłem, kurde, w gościa. I mnie teraz ścigają za przemoc. Jak ja nikogo tu nie chciałem przemocować generalnie rzecz biorąc. Ale czasem wychodzi, nie zawsze wychodzi tak jakbyśmy chcieli, tak? Ale odsadziłem znowu ziomeczków bardziej. O, już tam lekcja jakaś się szykuje, kurde, trzeba wracać na lekcję. Niby zakończenie roku zaraz, to trzeba wracać na lekcję. Tak, policeman. Aha, bo to policemany mnie ganiają. Ja myślałem, że to te ziomeczki mnie już doganiają, a to policemany mnie ganiają za to, że... No ej, policeman. Ej, wydupiaj. Lamuchu. Lamuchu. Fuck you. Kurde, no, przed całym końcem.
Daj mi jeszcze ze dwa checkpointy. Fuu, na farcie. I 15 dolarów wpadło. Giewki i dmuchał. Wydupiaj. Już mnie jeszcze dalej ścigają, kurde, te fofarafy za to, że rzekomo niby potrąciłem kogoś. Ja muszę wracać do szkoły na lekcję. Rower na propsie, szybciutko się jeździ. Tutaj sobie wjedziemy i przemkniemy sobie tamtędy. Dobra, nie do końca chciałem taki manewr wykonać, ale jak już taki się nadarzył, to już niech taki będzie. Trzeba uważać tutaj oczywiście na nauczycieli, bo za nami nie przepadają zbytnio. No przecież już idę na lekcję, po co te nerwostany? Dobra, lekcja jest na dole, wklejka. Nie zdążyłem przeczytać, jaka geografia? Takie przedmioty tu są jeszcze? Dzień dobry. Mr. Matthews, your geography teacher. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? Oho. Dobra. To będzie trudne. To będzie bardzo trudne, tak. Szwecja. Nie, to Szwecja będzie obok. To była Norwegia. Nie, to Szwecja. No Germany, no to jest więcej niż pewne, tak? Finlandia. No Finlandia jest ewidentnie tu. Zgadza się. Hiszpania. Hiszpania gdzieś była? Nie. Szwecja jest to. Tamto to było Szwajcaria. Także Szwecja będzie tu, no. Irlandia, kurde. Zaraz, powoli. Włochy? Nie, to będzie... Włochy gdzieś będą tam. Albo w ogóle... O, dobrze. Norwegia jest tutaj. Okej. Okay. Polska to wiadomo gdzie. Co tam... Kurde, ja połowy tych... Państw to nie gdzie się znajdują. Ukraina będzie tu albo na dole. Tu. Okej. Okay. Gdzie jest Szwajcaria? Gdzie jest Grecja? Grecja tu? Nie. Dobra, Portugalia. To Portugalia będzie kawałek dalej, dobra. To jest więcej niż pewne. Tak, wszystko się zgadza. Irlandia trafiłem. United Kingdom trafiłem. Szwajcaria tu może? Może i trafiłem. Dobra, to będzie tu. Romania będzie tu. A, Grecja jest tu. Dobrze. Także widzicie, od razu się czegoś w życiu nauczyłem konkretnego. Także jest propsik dla mnie. Jest propsik dla mnie, bo generalnie metodą prób i błędów i trochę wiedzy się udało. Dobra, moi drodzy, ja będę teraz leciał do zapisu, bo czas na dzisiaj już generalnie się nam kończy. Także całkiem owocnie dzisiaj wyszło. Czekajcie, save. Niechaj będzie i tu. 13%. Także całkiem sensownie nam dzisiaj poszło, moi drodzy. I trochę nam się udało przejść tejże gry. Także jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to wam wyskoczy kwadracik. Oczywiście sprawdźcie sobie też inne serie na kanale Lam Games TV. Także z mojej strony to już wszystko, drogie łobuzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!